Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Jan Chrzciciel miał jedną zasadniczą misję. Miał swoim życiem przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Wielokrotnie nawoływał, wskazując na Jezusa, mówił: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mówił, że po mnie przyjdzie ten, który jest mocniejszy ode mnie, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. Robił to bardzo odważnie, ludzie nawracali się, a dzisiaj w Ewangelii widzimy Jana w innym świetle, w innej sytuacji. Jan jest zamknięty w więzieniu i Jana nachodzą wątpliwości. Wysyła swoich uczniów z zapytaniem, aby zorientowali się i dali mu odpowiedź, czy Jezus jest tym, na którego czekamy, czy Jezus jest tym, który ma przyjść. Myślę, że to obraz bardzo nam bliski. Często również my w swojej misji spotykamy jakieś duże trudności, wątpliwości i jakoś temu ulegamy. I ważne, żeby tak jak Jan, te wątpliwości kierować do Jezusa, nie do kogoś innego. Nie próbować tego jakoś zagłuszyć, stłumić, zbyć, zbanalizować, ale właśnie się z tym skonfrontować i zapytać Jezusa, jak to jest. Jak to jest z tymi moimi wątpliwościami. Nie zapominajmy, że w tych naszych różnych strapieniach, trudnościach mamy wielką wspomożycielkę Maryję, która zawsze nam towarzyszy i nas wspiera. Maryjo, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.